sakramentu chrztu świętego, który przyjęliśmy w imię Trójcy Najświętszej. Stworzeni na obraz Boga, nosimy go w sobie jak Syn nosi podobieństwo Ojca. Chrystus przywrócił nam utracony dar dziedzictwa Bożego przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Duch Święty uzdania nas do tego, abyśmy rzeczywiście mogli wołać do Boga: Ojcze. W ten sposób Trójjedyny Bóg udziela nam swych dar. Otwórzmy serca i umysły na zbawcze słowa Boga. Czytamy z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak powiedział do ludu: zapytaj dawnych czasów, które były przed Tobą od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niego do drugiego, jak ten, lub czy słyszał o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród, głos Boży z ognia, jak Ty słyszałeś i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co Tobie uczynił Twój Pan Bóg w Egipcie na Twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swoim sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż jego praw i nakazów, które ja dziś polecam Tobie pełnić, by dotrzeć się wiodło i Twym synom po Tobie, byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje Ci Pan, Twój Bóg. Oto słowo Boże.